7:09. Twój początek dnia. Gościem poranka 7:09 jest prezes zarządu głównego WOPR, Paweł Błasiak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wakacje tuż, czyli czas, kiedy ludzie tłumnie zaczną chodzić na kąpieliska i też czas wytężonej pracy ratowników w WOPR-u. I w zeszłym roku tonęło aż 419 osób, czyli więcej niż w 2021 roku. Ludzie nie słuchają ratowników i nie zważają na wszelkiego rodzaju zakazy i ostrzeżenia? Ze słuchaniem ratowników to jest różnie, bo Polacy z reguły wiedzą lepiej, tylko trzeba pamiętać, że 419 utonięć to wszystko jest tam, gdzie nie było ratowników. To jest poza kąpieliskami, czyli ratownicy na kąpielisku działają, ratują i nie pozwalają ludziom utonąć. Ludzie się nas tam słuchają, ale niestety te utonięcia wszystkie były poza kąpieliskami, tam gdzie nie ma ratowników. Na przykład na Mazowszu są wyznaczane czarne punkty, tak, na tych niestrzeżonych kąpieliskach, gdzie je trzeba uważać. Nie tylko na niestrzeżonych. No, na przykład Jeziorko Czerniakowskie jest kąpieliskiem i jest tam również czarny punkt. Czarny punkt to jest miejsce, które mówi, że tam zdarzają się wypadki z różnych przyczyn. To jest tak jak czarny punkt na drodze. To nie znaczy, że nie wolno tam jeździć. Tam się wolno kąpać. To nie jest zakaz kąpieli, tylko należy zwrócić uwagę, że może być niebezpieczne dno, może być jakiś zakręt rzeki. Nie ma tam powodu ustawienia znaku zakazu kąpieli, bo przecież woda jest dla wszystkich, po to, żeby się nią cieszyć. Natomiast należy zwrócić uwagę, że jest tam jakieś niebezpieczeństwo. Takie znaki prawdopodobnie paru osobom życie uratowały, bo nie weszły do wody, a wydawało im się, że umieją pływać. Mówią, pójdziemy może gdzieś dalej, gdzie są ratownicy i pewnie dlatego żyją. A co jest tym największym problemem w tym sezonie letnim nad wodą? Brawura, alkohol? No, alkohol to jest takie remedium się wydaje, że jak powiemy, że nie będziemy pić alkoholu, to nie będziemy tonąć. No niestety będziemy, ponieważ toniemy, ponieważ nie umiemy pływać. Alkohol jest tym elementem, który stwierdza nagle osobie, która by nigdy nie weszła do wody, że ona jednak umie pływać i wejdzie do tej wody. Więc tu jest problem. Natomiast główną przyczyną utonięć jest nasza brawura, nasze przecenienie sił, nieumiejętność pływania lub wydaje się nam, że jezioro, rzeka, najgorsza jest rzeka, to jest to samo co basen i sobie na pewno tam poradzimy. Przecież na basenie sobie radzimy. No a w wodzie czasami tej otwartej bywa zupełnie inaczej. Tam jest po prostu niebezpiecznie. Rzeki są najbardziej niebezpieczne. I jak pokazują statystyki, najczęstszymi ofiarami utonięć są mężczyźni. To jest ponad 90%. Tak, my to kiedyś powiedzieliśmy, że kobieta, która wie, że nie umie pływać, nie utonie, bo kobiety mają taki charakter, że jakoś bezpieczniej myślą bardziej bezpiecznie, a mężczyźni są bardziej brawurowi, bardziej chętni do pokazania, przekraczają pewne granice. Nam się wydaje, mężczyznom, że jesteśmy cały czas młodzi, że mamy 26 lat, czy tam 4. Natomiast czasem z wiekiem to nasze wytrzymałość, ta wydolność jest inna. No i zawodzi czasami myślenie. No, na łódce, jak się nie bardzo umie, właśnie jednak kamizelka ratunkowa jest potrzebna do tego, żeby ją założyć, a nie żeby na niej siedzieć. O czym powinniśmy pamiętać, decydując się na kąpiel w morzu czy w jeziorze? Po pierwsze, nie przeceniajmy siebie. To jest po pierwsze. Musimy wiedzieć, że w takim morzu czy w jeziorze jesteśmy w stanie pływać. Po drugie, nie róbmy tego samodzielnie, w samotności. Nawet pływacy, dobrze pływacy, nie pływają sami, tylko pływają w towarzystwie. Poza tym pływają z tak zwaną bojką asekuracyjną. Nie jest to może taka bojka, jak mają ratownicy do ratowania, tylko troszkę mniejsza bojka kompaktowa, gdzie można na przykład odkręcić ją, włożyć do środka kluczyki do samochodu, czy portfel, czy telefon nawet i płynąć z nią w razie zmęczenia, złapać się tej bojki jak koła ratunkowego i przeczekać. Ona trzyma jedną osobę. Nie wchodzić po jedzeniu, po dużym jedzeniu, nie wchodzić po nagrzaniu na słońcu, patrzeć na swoje dzieci, co robią, ponieważ dzieci no, nie mają takiej wyobraźni jak dorośli, aczkolwiek liczba utonięć wskazuje, że raczej to dorośli nie mają wyobraźni, a dzieci mają. Natomiast po prostu myśleć nad wodą, a co najlepsze, nauczyć się pływać i wysłać swoje dzieci i wnuki na naukę pływania. A dlaczego nie można wchodzić do wody po jedzeniu? A my jak już jemy, to nie jemy małej sałatki, tylko jemy porządnie na plaży, jakąś kiełbaskę z grilla, dużą, nie wiem, golonkę, karkówkę. Organizm wtedy poświęca swoją energię na trawienie, on musi trochę odpocząć. Zresztą każdy dobrze mówi, że pół godzinki dla słoninki, to jest tak, że trzeba sobie poleżeć, żeby odpocząć. Wchodząc do wody, no, organizm doznaje pewnego szoku. Osobie niewprawionej w pływaniu. Też nie można powiedzieć, że każdy. Przecież ratownicy wbiegają do zimnej wody i nic się im nie dzieje. Natomiast
statystyczny Polak, który po jedzeniu powinien odpocząć, jak wchodzi do wody, może dojść do wymiotów, może dojść do zasłabnięć z różnych przyczyn, więc dlatego mówimy po jedzeniu pół godziny go odpocznijmy, jak to się mówi, niech to się uleży. I też częstym błędem chyba to można zauważyć na plażach czy na różnego rodzaju kąpieliskach, że kiedy ogrzewamy się na słońcu, to potrafimy wbiegać prosto do wody i od razu pływamy. To też błąd, rozumiem. No to jest błąd, szczególnie, że większość z nas Polaków nie wie, że może mieć jakieś przypadłości sercowe, krążeniowe. No przecież to też nie jest tak, że no ratownicy są na słońcu, są nagrzani i wbiegają do tej wody, ratują ludzi, im się nic nie dzieje. Osoby, które chodzą do sauny, również wchodzą do zimnej wody po rozgrzaniu, ale to są osoby, które są wytrenowane, które są zdrowe i których organizm do takich z nagłych zmian temperatury jest przyzwyczajony i wiedzą, jak reagować. Natomiast jeżeli rozgrzana osoba pierwszy raz w życiu to robi, to może to być wstrząs termiczny. Wstrząs termiczny powoduje do nagłego zatrzymania krążenia, prowadzi do śmierci. Więc to jest bardzo niebezpieczne. To nie jest to samo, co udar cieplny, czyli nagrzanie na plaży, jak się zbyt długo leży. Natomiast jest to my proponujemy, wejdźmy do kolan, schłódźmy się trochę, ochlapmy, zajmie nam to 10-15 sekund, nie więcej. Czasami wystarczy, jeżeli zamiast wskakiwać do morza szybciutko biegiem, możemy przebiec się 100-200 metrów wzdłuż plaży po wodzie, pochlapać i wejść do wody. I już jest okej. Okay. A kiedy znajdziemy jakąś dziką plażę, bo te dzikie plaże też są niestety popularne i nie ma tam żadnych ostrzeżeń, to na co należy zwrócić uwagę, aby wiedzieć, czy pływanie tutaj będzie bezpieczne lub nie? No po pierwsze, jeżeli nie jesteśmy pewni swego, czy jesteśmy w stanie dobrze pływać, idźmy tam, gdzie są ratownicy. Po to są kąpieliska. Natomiast jeżeli wiemy, że umiemy pływać, to trzeba pamiętać zawsze, że dno, szczególnie dno morskie, szczególnie na rzekach, jest dnem niestabilnym, który się często zmienia. Na morzu na skutek falowania, a w rzekach na skutek nurtu. Dno w jeziorach jest z reguły stabilne, ale też nie wiemy, bo ono nie jest sprawdzane, czy nie ma tam jakichś metalowych rzeczy, butelek, czy czegokolwiek, co zostało wrzucone, czy zgubione z jakiejś łódki, która płynęła. W związku z tym jest niebezpieczeństwo, że dno może być czymś zanieczyszczone. Co trzeba sprawdzić? No, woda to jest woda, to jest środowisko, które dla człowieka, jak już się urodzi, jest obce. Musimy się nauczyć pływać. Im wcześniej się nauczyłem, tym lepiej i im wcześniej poznamy swoje możliwości pływackie i swoje możliwości, jak ratować siebie, ewentualnie pomagać innym i jak się zabezpieczyć, czyli po prostu no, woda jest dla ludzi. Woda jest dla ludzi, żeby się nią cieszyć, żeby się nią bawić, natomiast mądrzej trzeba mieć szacunek do wody, to jest jednak żywioł. A jeżeli zobaczymy, że ktoś się topi i potrzebuje pomocy, to co powinniśmy robić? Rzucać się jak superbohater do wody, płynąć i od razu ratować tego człowieka? Po pierwsze zadzwonić po służby, inaczej, powiadomić innych, że coś się dzieje. Nawet ratownicy ruszając do akcji powiadamiają innych ratowników lub powiadamiają służby, które muszą przyjechać, żeby potem tą wyratowaną osobę z wody dalej leczyć. Może się zdarzyć tak bez powiadamienia, że wyciągniemy kogoś z wody, będziemy reanimować i nikt nigdy do nas nie przyjedzie, bo będziemy sami, nikt nie będzie o tym wiedział. Więc przede wszystkim powiadomić inne osoby, że ruszamy, czy chcemy komuś pomóc, czy że coś się dzieje i żeby te osoby powiadomiły telefonicznie lub my sami numery alarmowe 112, 984 lub 611 100, to w zależności gdzie jesteśmy. I jeżeli mamy umiejętności ratownicze, to ruszyć do działań ratowniczych. Każdy ratownik, to wie, jest szkolony. Trzeba pamiętać, że osoba to nie jest taki truizm, że tonący przy co się chwyta, że ta osoba jest bardzo zdeterminowana, ta w wodzie tonąca i bardzo silna. Ona ratuje swoje życie. Natomiast ratownik jest nauczony, jak z tą osobą sobie poradzić tak zwanymi gołymi rękoma, bo zakładam, że ktoś idzie na plażę poopalać sobie na tak zwaną, jak pan powiedział, redaktor, dziką plażę, to nie ma ze sobą koła ratunkowego, bojki czy pasa, czy liny asekuracyjnej. Po prostu jest. Ratownik potrafi sobie w tej wodzie poradzić. Osoba, która nie jest ratownikiem i nie jest wielkim fachowcem odpływania, prawdopodobnie będzie drugą ofiarą. Trzeba pamiętać, że ratownik płynąc do osoby poszkodowanej naraża swoje życie. On nie wie, jak zachowa się tamta osoba. To nie jest błąd, który można popełnić, nie wiem, przy stole urzędniczym, czy wydając obiad, że ktoś, nie wiem, dostanie inny kotlet. Tam jest szybka decyzja i może się zdarzyć tak, że ratownik będzie w bardzo trudnej sytuacji. Oczywiście ratownicy są szkoleni tak, żeby sobie poradzić z tym, albo żeby nie dopuścić do takich sytuacji. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że ten tonący to jest osoba niebezpieczna. Natomiast jeżeli możemy coś podać, przedłużyć swoją rękę, kij na plaży, własną, nie wiem, kurtkę, w zimę szalik na lodzie, spodnie i rzucić mu, to jest bardzo dobry pomysł, żeby podać cokolwiek.
jeżeli mamy cokolwiek, nie wiem, pływającego, oczywiście nie polecamy absolutnie materacy i gumowych kółek do działań ratowniczych czy do pływania daleko, natomiast jeżeli możemy coś takiego podać czy rzucić, to tak. To może pomóc, wszystko może pomóc. To jest stan wyższej konieczności. Używamy tego, co się da. Właśnie, bo jeżeli chodzi o samoratowanie, to może się to wydawać bardzo proste na filmach, że ratownik płynie sobie, wyciąga człowieka tonącego z wody i płynie sobie na brzeg. A tam jest, tak jak pan powiedział, walka o życie, machanie rękoma i samemu można utonąć. No tak, to my na kursach szkoleniowych w OPSZE uczymy również oswobadzania się z chwytów i objęć. Trzeba pamiętać, że te osoby naprawdę mają bardzo dużo siły. To co się może, one są nieporadne, ponieważ nie mają na czym stanąć, tam jest głęboko. Z tym sobie nie radzą, ale jak złapią coś w rękę takiego ratownika, no to chcą po nim jak po drabinie wyjść do wody. Jeżeli osoba, która ratująca, bo ratownik sobie z tym poradzi, osoba, która chce ratować, nie potrafi sobie z tym poradzić, będzie kolejną ofiarą prawdopodobnie, bo ten tonący jej nie puści. Czy WOPR prowadzi, bo co roku mamy kilkaset utonięć, tak? To jest zawsze te kilkaset za dużo. I co robi WOPR, czy w ogóle coś WOPR robi, aby ta świadomość ludzi była większa, tak? Żeby jednak gdzieś te swoje ambicje półsportowe, czy tą brawurę schować do kieszeni? Można by powiedzieć, że prowadzimy mnóstwo pogadanek i tylko pytanie, czy jeżeli tych utonięć mamy tyle samo, to pogadanki trafiają do ludzi. Z drugiej strony powiedzmy tak, 20 lat temu utonięć było 700-800 w roku, a inicjatywa ludzi na wodzie, na obszarach wodnych była dużo mniejsza. Było dużo mniej kajaków, żaglówek. W tej chwili tego sportu wodnego, turystyki wodnej, rekreacji wodnej jest bardzo dużo, a utonięć jest o połowę mniej, czyli świadomość ogólnie społeczeństwa wzrosła. Natomiast im bardziej mamy słoneczne lato, słoneczne dni, tym tych utonięć jest więcej. No, ostatnio było przecież weekend 6 utonięć, 4 czerwca było 5 utonięć. To jest jeden dzień bardzo dużo. Wszędzie tam, gdzie nie ma ratowników, gdzie jeszcze nie było kąpielisk, ale ludzie chcą się schłodzić. Natomiast co zrobić? My cały czas powtarzamy. To jest nieumiejętność pływania inaczej. Nieumiejętność radzenia sobie w nagłych sytuacjach w wodzie. Trzeba pamiętać, że do utonięć dochodzi w miarę blisko brzegu, gdy coś zacznie się dziać. To jest 10, 20, góra 50 metrów od brzegu. Karta pływacka to jest umiejętność przepłynięcia 200 metrów na plecach w dowolny sposób, umiejętność zanurzenia głowy, umiejętność przepłynięcia pod wodą, czyli gdy ktoś wpadnie z pomostu, z łódki, z jakiejś kładki do wody, nie wpadnie w panikę, ponieważ to, co się stanie, jest dla niego normalne. Robił to kiedyś na basenie czy na innym kąpielisku, wie jak sobie z tym poradzić. Jeżeli nigdy tego nie robił, a wydaje mu się, że umie pływać, bo przepłynie 5-10 metrów i nagle wpadnie do wody, do zimnej wody, zanurzy całą głowę, wpadnie głową w dół, pomylą mu się kierunki, to wpada w panikę, weźmie oddech wodą, zachłystnie się i potem są problemy. Jeżeli potrafi na basenie wstrzymać oddech, wie co się dzieje, wie jak wypłynąć do góry, jak się ułożyć na plecach, no to mamy już 90% sukcesu. Więc uczmy się przede wszystkim pływać i to, co powtarzamy rodzicom. Uczcie pływać dzieci. To jest tak jak jazda na rowerze. Odruchów się nie zapomina. I z tą myślą państwa zostawimy. Prezes Zarządu Głównego WOPR Paweł Błasiak był moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Miłego lata. Spokojnego. 7:09. Twój początek dnia.